Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, kolejny odcinek ze Squadbuildera na Mistrzostwa Świata. Z każdego dnia na Mistrzostwach Świata wybieram jeden mecz, który jest według mnie najlepszy, oczywiście ten, który jest teraz, czyli Portugalia, Hiszpania, lepszego nie mogło być tak naprawdę. Więc pokażę wam teraz skład, jaki zbudowałem z tych dwóch narodowości. Jak widzicie, mamy 98 grania. Mógłbym mieć 100, ale wolę użyć sobie po prostu jednej karty za chwilę, o której wam powiem. Także zaczynamy od bramki, które jest Dawid De Gea, którego mam praktycznie od początku gry, jak widzicie, mam 725 meczów rozegrane nim. Kupiłem go za 200 tysięcy, teraz podejrzewam chodzi za 30-40, ale nie patrzyłem na rynek. I przechodzimy dalej. Na prawej obronie mamy Ricardo Pereira, jest to jego pierwszy inform, jeszcze ma jednego informa 85 ocenionego. I pierwszym środkowym obrońcą jest Danilo Pereira, jak widzicie, jego specjalna karta urodzinowa na środkowej obronie. Normalnie ma kartę oczywiście na SPD, ale jako środkowy obrońca ma naprawdę statystyki no, idealne, jak na środkowego obrońcy: 70 tempa, 85 obrony, 90 fizyki, średnia wysoka, pracowitość, naprawdę niesamowity środkowy obrońca. Drugim środkowym obrońcą jest praktycznie najlepszy środkowy obrońca w grze, Sergio Ramos. Lewym obrońcą jest Gaia, jego wersja Team of the Season. Nie grałem jeszcze tą kartą, więc chciałem sobie ją przetestować. Statystyki ma naprawdę bardzo dobre, każda jest naprawdę bardzo dobra. Następną kartą jest João Moutinho. Miałem tutaj użyć topca Fernandeza bodajże, ale wczoraj wyszło po SBC z Europy i dostaliśmy naprawdę wiele niesamowitych kart, które chciałbym sobie przetestować, zobaczyć jak się nimi gra. I Moutinho właśnie jest jedną z nich. Kolejną kartą jest Thiago, też również za SBC z Bundesligi i właśnie o tej karcie mówiłem, zamiast z niego po prostu mógłbym dać Iniestę, ale wolę dać sobie Thiago i pograć sobie tą kartą, grałem tylko 3 mecze, więc nie za dużo, niż grać po prostu Iniestą i te dwa zgrania mieć mniej. Kolejną kartą jest Rui Costa, którego też mam również od początku gry, jak widzicie 710 rozegranych meczy, 385 bramek, 310 asyst, naprawdę grało mi się tą kartą bardzo dobrze. I prawe skrzydło Ricardo Quaresma, którego używałem praktycznie jako zmiennika w tej FIFA. Też również jest za SBC z Ligi Tureckiej. Napastnikiem jest Lucas Perez, 84, też również za SBC, które wyszło wczoraj, za SBC Europa, za wykonanie składu hiszpańskiego. 84 tempa, 86 strzałów, 85 driblingu, 75 fizyki, 81 podań. Naprawdę karta wygląda bardzo fajnie, 4x4 gwiazdki. Myślę, że tą kartą będzie się grała naprawdę fajnie. I oczywiście gwiazda tego zespołu, Cristiano Ronaldo, nie mógł być to nikt inny. Też również go mam od początku gry, jak widzicie, za 1 800 000 kupiony na początku gry. 849 mecz rozegrane, 791 bramek i 394 asysty. Także tak wygląda cały zespół. Jeszcze na ławce rezerwowej mam Lopeza, którego też myślę, że wpuszczę po przerwie. Nie wiem, czy za Thiago, czy za Pereza na atak, ale myślę, że go wpuszczę, bo jeszcze nim chyba nie grałem. Tak jest, nie grałem jeszcze z tą kartą, więc też sobie chętnie przetestuję. Także co, przechodzimy do kolejnego meczu. I tak, wczoraj w pierwszym odcinku mówiłem, że będę też co odcinek mówił, jakie będą wyniki w danym meczu, w danym dniu. Wczoraj mówiliśmy o Rosji z Arabią Saudyjską, mówiłem, że będzie 2-0. Wyniku dokładnego nie trafiłem, ale oczywiście zwycięzcę meczu trafiłem. Także przechodzimy do przewidywań na dzisiejsze mecze. Pierwszym meczem jest Egipt z Urugwajem. I tutaj myślę, że jeżeli Salah będzie grał, to Egipt może coś strzelić, ale wydaje mi się, że chyba nie będzie grał jednak Salah. I wynik tego meczu mówię, że będzie 2-0 dla Urugwaju. Kolejnym meczem jest Maroko z Iranem i tutaj myślę, że Maroko wygra ten mecz 1-0. I ostatnim meczem jest oczywiście Portugalia z Hiszpanią i myślę, że tutaj będzie bramkowy remis 1-1. Ok, także mamy przeciwnika, zobaczymy jaki ma skład. O mój Boże. Mają rozmach, skurwysyny. Suarez, Ronaldo, Hulit, Neymar, Callejon, Vieira, Ramos, Toty, Roberto Carlos, Maldini, Walker i De Gea. No ciężko o lepszy skład, powiem szczerze. Jedynie co to Callejona można by dla Messiego. Zresztą nie wiem, czy to granie by tam miał. I mamy sama sam, ale niestety Perez bodajże nie strzela. Szkoda, bo naprawdę przydałaby się ta bramka. Cristiano Ronaldo, niestety broni De Gea. Ciężki mecz, naprawdę będzie to ciężki mecz, niesamowicie ciężko jeszcze przedostać przez jego zawodników. No i cóż, no to jest Ronaldo. Tu niestety wystarczy nacisnąć tylko kółko i jest bramka. Niestety, ciężko się niesamowicie gra przeciwko takiemu składowi. I niestety obok bramki Lukas, wszystko było dobrze, oprócz strzału, mało zabrakło naprawdę. Okej, mamy koniec pierwszej połowy. No cóż, no jak widzicie, koleś oddał jeden strzał. Nawet niecelny i wygrywa 1-0, ja miałem 8 strzałów, 4 celne. Dominuję we wszystkich statystykach naprawdę, a przegrywam 1-0.
Piękna akcja i mamy 1-1. Cristiano Ronaldo. Okej, koleś miał drugi strzał w meczu, na szczęście DH obronił. No cóż, trzeci strzał w meczu i bramka. Tak się właśnie niestety gra z takimi składami. Wystarczy, mówię, nacisnąć kółko i tyle. Koleś był 3 razy pod moją bramką. Właściwie to 2, trzeci raz był w tej samej akcji. No tak, i kolejna bramka dla przeciwnika, bramka z totalnie z niczego. I mamy 4-1. Już mi się naprawdę nie chce grać, nawet to mówię, w tej serii nie chodzi o to o gameplay, tylko i wyłącznie o moje przewidywania meczy i o skład buildery. No cóż, sądząc po jego niku, no pewnie jest z Arabii Saudyjskiej, więc w sumie to nie dziwne, że ma taki skład. Statystyki, jak widzicie, po przerwie, no zniszczył mnie jego skład po prostu, no. Ja zrobiłem chyba jedną czy dwie akcje w drugiej połowie, on zrobił 15, jak widzicie. Co tu dużo więcej mówi, no nie miałem szans przeciwko takiemu składowi. Także co, no po takim meczu ciężko cokolwiek powiedzieć o tych kartach, które grałem, naprawdę bardzo ciężko. Jedyną kartą wyróżniającą się z tego, co ja tutaj grałem, no to był chyba prawy obrońca Pereira. Ale no mówię, no z przodu naprawdę Perez tragicznie mi się nie grało, no nie potrafię grać takimi kartami. Moutinho też kompletnie dla mnie niewidoczny, w ogóle mały, ciężko w ogóle cokolwiek tą kartą dla mnie zrobić. Thiago tak samo, nie lubię takich kart za bardzo. No i wiadomo, Ronaldo też swoje momenty miał, ale no to jest niestety sam Ronaldo na taki skład, to jest jednak za mało. Także co, to było tyle. Wyniki meczów piszcie, jakie wy sądzicie będą w dzisiejszych meczach i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Na razie!